Kambodżę. Obraz Ameryki, jej mieszkańców, jaki rysuje się z relacji podróży na stopa przez Stany Michała Patera, nie napawia optymizmem. I tak i nie, ponieważ Michał był u mnie przez dwa dni, w porze facet, pogadaliśmy sobie bardzo, bardzo fajnie, inteligentny gość, ale Michał ma pewne podejście do życia, które w Ameryce nie do końca się sprawdziło. Jego podróż na stopa też się nie sprawdziła, ponieważ Michał wyglądał jak, powiedzmy, nazwijmy to, w umundurowaniu lumpa. Ponieważ strój, kurtka wojskowa, czapka wojskowa, plecak wojskowy, czarne dżinsy i wojskowe buty albo trampki, no to jest połowa lumpów, które tak będą na serio. Mają właśnie wojskowe kurtki, wojskową czapkę, czarne dżinsy, trampki albo buty wojskowe i wojskowy plecak. I takich lumpów nikt nie zabiera na stopa, bo oni śmierdzą, bo są bezdomni, no bo są lumpami, no nie? I Michał taki obraz tu niestety sobą reprezentował, niechcący może. A więc jego ta cała otoczka, ta cała podróż, no trochę, powiedzmy, ten jego strój kładł na nią cień. Ponieważ ludzie z góry zakładali, że jest lumpem, nie? Do tego jeszcze nie mówił po angielsku zbyt dobrze, no to już w ogóle wszystko się rozsypywało, nie? Także gościłem wielu innych autostopowiczów, którzy byli zupełnie inaczej ubrani, jasno, na kolorowo, widać było, że są czyści i zadbani i nie wyglądali jak lumpy i mieli zupełnie inne doświadczenie niż Michał. Więc to nie jest tak, że to, co on pokazał, to taka jest Ameryka. Ludzie są czasami powierzchowni, czasami ten uśmiech nie jest do końca szczery, ale to, co pokazał Michał, nie jest do końca prawdą, moim zdaniem. To samo dotyczy się wszystkiego, co pokazuje Wojciech Sejrowski. Ta sama, powiedzmy, zasada, nie? Że nie wszystko, co mówią, jest prawdą.